Moi drodzy, z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego mam dla Was coś specjalnego, zrymowało się. Jest to raport dotyczący najpopularniejszych błędów językowych popełnianych w internecie w 2018 roku. Ja w tym odcinku ten raport omówię. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że on pokazuje, z czym mamy największy kłopot i nad czym powinniśmy popracować. A po drugie, ktoś z Was na Instagramie podesłał mi ten raport i napisał, że on już nie rozumie, na czym polegają te błędy, więc prosi o pomoc. Pewnie 5 lat temu odpisałabym coś w stylu: serio, Lalu? Serio? Ale dziś powiem tak, no pewnie, że pomogę. Z góry przepraszam za nieco smętny ton i czerń, ale to na znak żałoby, bo po przeczytaniu tego raportu mam ochotę rzucić się pod pociąg. Autorami raportu są twórcy nadwyraz.com, pozdrawiam i gratuluję. Trzeba też dodać, że raport powstał we współpracy z portalem polszczyzna.pl i partnerem technologicznym Brand24. Dobra, to teraz samo mięso, czyli wyniki raportu. Ja wykresy sobie wydrukowałam, żeby było mi łatwiej się w tym wszystkim odnaleźć, ale zróbmy tak, że gdzieś tutaj będzie się pojawiał wykres z błędami i on będzie czarny. Skojarzcie czerń ze złem, złe moce, bu. Natomiast poprawne formy będą się pojawiały gdzieś tutaj. Będą one kolorowe, wiosenne, radosne. Czyli tutaj czerń, błędy, bu, źle. A tutaj kolorowe napisy, poprawne formy. Dobrze, dobrze. Kill me. Zacznę od czegoś nieoczywistego, czyli od memo błędów. Możecie pomyśleć: Paulinson, weź przestań, przecież każdy człowiek wie, że to takie żarty językowe, te memobłędy. No właśnie, nie każdy. Pewnie na początku wszyscy wiedzą, że to takie żarty, ale z czasem ludzie o tym zapominają i myślą, że to są poprawne formy. Naprawdę tak się dzieje, uwierzcie mi. Dlatego teraz te memobłędy omówię. Dej, oczywiście poprawna forma, to daj. Sąsiad, czyli sąsiad. Internety, to po prostu internet. Madyka to poprawnie matka, a ból zapisujemy oczywiście przez o z kreską. Jestę to poprawnie jestem. Zazdraszczam, poprawnie zazdroszczę. Śmiechnąć, poprawnie uśmiać się. Ten uczuć to to uczucie, a 500 to 500. Memo błędy za nami, a teraz przejdę do najpopularniejszych błędów językowych popełnianych w internecie w minionym roku. Oto one. Zacznę od na pewno i naprawdę. Ktoś z Was podzielił się tutaj na moim kanale świetną zasadą, która mówi o tym, że pewność dzieli, a prawda łączy. Dlatego na pewno piszemy oddzielnie, a naprawdę razem. I super! Ja z kolei zapamiętałam, że na pewno piszemy oddzielnie, a naprawdę odwrotnie. I ta metoda u mnie działa od ponad 20 lat. Jeśli jednak uważacie, że Wam nie pomoże, to zapamiętajcie. Pewność dzieli, a prawda łączy. Dlatego na pewno piszemy oddzielnie, a naprawdę łącznie. Dzień dzisiejszy. O wiele lepiej mówić i pisać po prostu dziś. Bo dzień dzisiejszy, po pierwsze, zalatuje trochę pleonazmem, a po drugie, brzmi bardzo urzędowo. Czasem rzeczywiście, gdy chcemy napisać coś takim wzniosłym stylem, to sięgamy po to dzień dzisiejszy, bo lepiej brzmi, że w dniu dzisiejszym coś się wydarzy, zamiast dziś coś się wydarzy. Ale uwierzcie mi, lepiej pisać po prostu dziś. W ogóle. Piszemy to oddzielnie i przez o z kreską. Jest takie powiedzenie: i w ogóle, i w szczególe. No to skoro w szczególe piszemy oddzielnie, to w ogóle też. Ha! Na razie zapisujemy oddzielnie. Zawsze. Nie ma takiej sytuacji, w której na razie zapiszemy razem. Słyszałam kiedyś, że jest taka zasada, która mówi o tym, że jeżeli na razie służy nam do tego, żeby się pożegnać, czyli mówimy na razie, do zobaczenia, to takie na razie piszemy łącznie, a gdy mówimy na razie nie jestem głodna, no to wtedy na razie piszemy oddzielnie. Ale to jest bzdura, nie ma takiej zasady, nie ma takiego rozróżnienia. Na razie zawsze piszemy oddzielnie. Poza tym piszemy tak. Poza
tym, albo właściwie w drugą stronę, bo tak będzie wjeżdżał napis. Poza tym. Poza tym. Czyli poza tym to taka poza plus tym. Poza plus tym. Możecie też czytać więcej książek i gazet, wtedy Wam się utrwali. Na co dzień. Tutaj bezradnie rozkładam ręce. Nie wiem, co powinnam zrobić, żebyście się nauczyli, że na co dzień piszemy na co dzień, bo Wy to mylicie z codziennie i wychodzi Wam właśnie na co dzień. Na co dzień. Może gdybym się na przykład rozebrała i tak na piersiach napisała na co dzień, to wtedy byście to zapamiętali. Ale nie zrobię tego, dlatego, jak wspomniałam, bezradnie rozkładam ręce. To teraz nie wiem i mój. Wydaje mi się, że każdy, kto skończył szkołę podstawową, nie robi tego typu błędów, ale być może jestem oderwana od rzeczywistości. Choć tak sobie teraz pomyślałam, że może jest tak, że na wyniki tego raportu mają wpływ ludzie z dysleksją, którzy przecież też piszą w internecie. No, a być może nie. Nie wiem. W każdym razie dla jasności. Nie wiem. Piszemy oddzielnie. Nie wiem. Nie wiem. A mój piszemy przez oskreską, bo wymienia się na moje. To teraz wziąć, czyli błąd stary jak świat. Nie mówimy wziąć, bo nie mówimy braść. Mówimy brać, mówimy wziąć. Wziąć. Tak hapsnąć. Wziąć. Tam nie ma czasu na si. To teraz a propos. A zapisujemy oddzielnie, dalej mamy propos z S na końcu. No i nad A musi być akcent. Ten akcent musi być na Szczecin, tak napisał pan Maciej Malinowski w jednym ze swoich artykułów i bardzo mi się to podobało. Ja Wam tego nie pokażę, bo w kamerze jest to trudne, ale jeżeli sobie to zapiszecie, to zrozumiecie, że ta kreska ma być na Szczecin, a nie na Suwałki. Na Szczecin. W niektórych źródłach możemy znaleźć informację, że akcent można pominąć, ale ja bym go jednak dla pewności zostawiła, żeby nikt się nie rzucał. Co najmniej zapisujemy oddzielnie. Co najmniej. Możecie to skojarzyć z co więcej. Co więcej zapisujemy oddzielnie, jakoś nikt nie pisze inaczej. A z co najmniej mamy kłopoty. No próbujcie, może to Wam pomoże. Co najmniej jak co więcej. Oddzielnie. Sprzed piszemy łącznie i przez S. To jest wzrost. Wzrostów po prostu musimy się nauczyć. Tyle. Naprzeciwko piszemy łącznie. To też jest wzrost. I no to też trzeba zapamiętać. Tutaj logika nie pomoże. Chyba, że Wy znacie jakieś patenty. Jeśli znacie, to dzielcie się nimi w komentarzach. A na koniec już piszemy tak. Najpopularniejsze błędy za nami, ale w raporcie możemy też znaleźć błędy podzielone na rodzaje, czyli błędy ortograficzne, fleksyjne, składniowe, pleonazmy i błędy frazeologiczne. Ortograficznymi już się nie będę zajmować, bo przed chwilą wszystkie je omówiłam. Czyli wniosek jest taki, że nie umiemy w ortografię, bo najczęściej w internecie popełniamy błędy właśnie ortograficzne. I powinniśmy wyciągnąć z tego wniosek, powinniśmy nad ortografią popracować. Teraz przejdę do błędów fleksyjnych, czyli związanych z odmianą wyrazów. Oto one. Jeśli chodzi o ten wykres, to zacznę od błędów typu ludziom, dzieciom. Ja już o tych błędach mówiłam, nagrałam o tym ten odcinek. To było chyba w 2017 roku, więc mam wrażenie, że mój wysiłek jak krew w piach. Sytuacja wygląda tak, że w celowniku w liczbie mnogiej mamy końcówkę om, dlatego mówimy dzieciom, dziewczynom, ludziom, gościom, ciastkom, dinozaurom. Ale coraz więcej ludzi mówi om i wychodzi im ludziom, dzieciom, gościom, sukienką, książką i tak dalej, dinozaurą. I teraz tak. To od Was zależy, co z tym zrobimy. Przewidywania są takie, że końcówka om zaniknie. Jeżeli dziś nic z tym nie zrobimy, to końcówka om zginie. Po prostu jej nie będzie. I wszyscy będziemy mówić om w celowniku, w liczbie mnogiej. Tym bardziej, że tak mówią naprawdę znani ludzie. Dziennikarze, politycy, po prostu znani ludzie. Popularni. Jeżeli jest to Wam obojętne, jak mówimy, spoko, nic z tym nie róbcie. Jeśli jednak los końcówki om leży Wam na sercu, po prostu musicie zacząć reagować i musicie poprawiać ludzi, którzy ten błąd popełniają. Inaczej tej tendencji coraz silniejszej zatrzymać się nie da.
O wziąć już mówiłam, to teraz pierwsza. Na ten temat nagrałam pierwszy odcinek, mówiąc inaczej, zachęcałam do tego, żeby mówić ładnie pierwsza, choć pierwsza to takie uproszczenie grupy spółgłoskowej, ale mam wrażenie, że to tylko takie pozorne uproszczenie, bo jeśli ludzie zaczynają tak pisać, to już się robi kocią, dlatego zachęcam Was do mówienia ładnie i wyraźnie pierwsza, no, do pisania, rzecz jasna. Tak właśnie piszemy te słowa. Pierwsza. Lubiałem, lubiałam. To a jest zbędne. Bezokolicznik ma formę lubić. Więc lubiłem, lubiłam. Lubić jak bić. On bił, więc on lubił. Nie biał, więc nie lubiał. Poszłem. Mówi się poszedłem. I pisze się też poszedłem. No bo jeżeli ja poszłem, to on co zrobił? Poszł? Przekonywujący to błędne połączenie dwóch poprawnych form, czyli przekonujący i przekonywający. Weszłem. Mówimy i piszemy wszedłem, bo skoro ja weszłem, to on co zrobił? Weszł? Sweter. Mówimy i piszemy sweter. Doktor. Dziś mówimy i piszemy doktor. Po prostu. Nie kombinujcie z jakimiś tam u. Dobra. Fleksyjne za nami, teraz składniowe. Tutaj mamy tak, pod rząd. Lepiej mówić z rzędu, bo pod rząd to rusycyzm. Przyznam, że ja do rusycyzmów mam dystans, ale rzeczywiście bezpieczniej, lepiej mówić z rzędu. Dlatego bo... I jeszcze mamy dlatego ponieważ. To jest w zasadzie ten sam błąd. Poprawna forma to dlatego że... A kiedyś tutaj też ten błąd popełniłam, przepraszam, ale się do niego przyznałam. Poprawnie mówimy dlatego, że. Półtorej roku, no proszę, proszę. Mówiłam o tym w poprzednim odcinku, mówiąc inaczej. Półtorej łączymy z rzeczownikami rodzaju żeńskiego. Półtorej miski, półtorej szklanki, półtorej godziny. Jeśli mamy rok, to mówimy półtora roku. Półtora roku. Po lewo, po prawo. Chyba po lewej stronie albo po prawej stronie, ewentualnie na lewo, na prawo od czegoś coś jest? Chyba tak mówimy. Wiecie, że nigdy się nad tym nie zastanawiałam? Nawet nie wiedziałam, że jest taki błąd. A może wiedziałam, tylko to jakoś wyparłam. Półtora godziny, no serio? Półtora łączymy z rzeczownikami rodzaju męskiego, więc półtora roku, ale godziny półtorej. Półtorej tygodnia, no halo ludzie! Czy tydzień ma rodzaj żeński? No nie, więc półtora tygodnia. Ubrać sukienkę. No tak mówi ogromna część internetu. Ja to słyszę. Co wy myślicie, że ja tego nie słyszę? Dlatego w ogóle mnie nie dziwi, że ten błąd tutaj jest. Sukienkę można włożyć albo ubrać się w sukienkę. Natomiast ubrać można choinkę. Tyle. Błędy składniowe też za nami, to teraz pleonazmy i błędy frazeologiczne. Tutaj, no, zaskoczenia nie ma. Po pierwsze, dzień dzisiejszy, to już omówiłam. Po drugie, okres czasu. Wiadomo, okres wystarczy, bo on wiąże się z czasem, to jest odcinek czasu. Więc czasu jest elementem zbędnym, wyrzucamy. Trwać nadal, jeśli coś trwa, to wiadomo, że nadal. Kartka papieru, jeśli kartka, to wiadomo, że papieru. Po najmniejszej linii oporu, poprawnie po linii najmniejszego oporu, ja już o tym mówiłam, nagrałam o tym odcinek z historią Grażyny w tle. To jest bardzo śmieszna historia, zachęcam do obejrzenia. No, ubaw popachy. Dalej, w każdym bądź razie, to jest błędne połączenie dwóch poprawnych form, czyli w każdym razie i bądź co bądź. W każdym razie i bądź co bądź, tak mówimy. W każdym bądź razie błąd. Fakt autentyczny. Fakt wystarczy, akwen wodny, akwen wystarczy, spadać w dół to jest błąd, nie możemy spadać w górę. Od 6 lat to tłumaczę. Są tacy, którzy mnie przekonują, że można, ja Ci udowodnię, zrób mi to masło, odsyłam do tego odcinka, ale to nieprawda. Nie można spadać inaczej niż w dół, dlatego spadać w dół to jest błąd. W kosmosie się nie liczy. Na koniec języczek uwagi. Muszę przyznać, że to mnie trochę zaskoczyło. Nie wiedziałam, że ludzie myślą, że chodzi o uwagę.
nie chodzi o uwagę, chodzi o wagę. Języczek uwagi to dosłownie ruchoma metalowa strzałka wskazująca przechylenie wagi, a niedosłownie to czynnik wpływający na coś, rozstrzygający w jakiejś sprawie. Więc musicie zapamiętać, że chodzi tutaj o wagę. To tyle, moi drodzy. Cały raport wraz z omówieniem znajdziecie na stronie, do której link jest w opisie pod filmem. Tam też znajdziecie ciekawe informacje dotyczące na przykład tego, na jakich stronach, na jakich portalach popełniamy najwięcej błędów językowych. Jeśli zaś chodzi o moje wrażenia, to mnie niewiele zaskoczyło w tym raporcie. Były takie rzeczy, które mnie zdziwiły, zaskoczyły, ale nie było tych rzeczy dużo. Z jednej strony to dobrze, że popełniamy ciągle te same błędy i nie popełniamy nowych. Ale z drugiej jest mi smutno, bo gadam o tych błędach od 6 lat i chyba niewiele to daje. Stąd żałoba. Nie będę się jednak załamywać, będę robić swoje, bo doskonale wiem, że tych dbających o język polski zawsze będzie mniej niż tych, którzy mają język w pompie. Wiem też, że mój kanał nigdy nie będzie tak popularny jak na przykład kanały rozrywkowe. Trudno. Dlatego właśnie bardzo cenię to, że Wy tutaj jesteście. Bardzo Was lubię, bardzo szanuję, dbam o Was i za wszelką cenę nie chcę dopuścić do tego, że się zniechęcicie do naszego języka, bo uważam, że dziś polszczyzna nie może Was stracić. Po prostu nie może. A, i zaraz ktoś powie, no dobra Paulina, ale język musi się zmieniać, nie możemy się ciągle trzymać tych starych form, język to żywa tkanka. No spoko, ja się z tym zgadzam. I jeżeli ktoś chce, żeby nasz język za jakiś czas brzmiał tak jak w tej piosence, posłuchajcie, ja to przyjmuję. Ale pozwólcie, że do tego ręki nie przyłożę. Bo oczywiście, że język musi się zmieniać, żeby nadążać za pędzącym światem. Ale on się może zmieniać w różny sposób. Naprawdę są różne metody, dzięki którym możemy rozwijać nasz język. Nie musimy akceptować błędnych form. Serio, uwierzcie mi. Naprawdę. Naprawdę piszemy łącznie. No. Nagadałam się, kończę. Pa! To teraz suchar, który jest bardzo dobry i leci tak. Jak się nazywa miasto, w którym ogląda się samochody? To miasto to Karpacz. Bardzo dobry suchar.